Jest sobota, zaraz będzie wieczór. Ja jestem we Wilnie. No matko jedyna, no kogoś tu chyba zdrowo ten tego. Jutro w niedzielę bardzo ważny mecz zespołu Kartofliska z barem Ulubiona. Ostatnio zastanawialiśmy się, kto może być polskim Messi. I jak myślisz, jakie kandydatury pojawiły się? To ja. Chociaż mi tak bardziej do polskiego Ronaldo bliżej. No więc, żeby nie namawiali w Warszawie do złego, to człowiek przyjechał do Wilna się wyciszyć. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Człowiek przyjechał do Wilna się wyciszyć, bo ta Ulubiona to bardzo wymagający rywal jest przecież. Ale wy groźnie wyglądacie, ja pierdolę. No. Soczyście. Niezłe to było. Zajebiste. Wyciszałem się już wczoraj. Więc w 50% wyciszony już jestem. Ale żeby było 100%, no to idę teraz na drugi dzień wyciszeń. No już po, trochę mi w uszach dzwoni po tym wyciszeniu, ale co zrobić? Tam jeszcze jakiś afterek jest do 7 rano, ale ja nie mogę na nim zostać, bo za 4 godziny to ja muszę wstać na autobus, a jeszcze trzeba się wyspać, bo w autobusie przecież nie będę spał. Będę obmyślał swoje ruchy pod bramką przeciwnika. W czasie meczu, całą drogę będę obmyślał. Ważne sprawy, czy zagrać na sępa, czy może tym razem skupić się na dryblingu. No i mamy już niedzielny poranek, wypoczęty piłkarz rusza na mecz. No i już we Warszawie, przebrany, wypachniony, ruszam na te ważne zawody. Przy okazji taka porada dla początkujących zawodników, że jeśli chodzi o kąpiel, to lepiej brać przed meczem. Ja nie lubię po meczu się kąpać. Lepiej zdecydowanie robi kąpiel przed. No jest pewna niedogodność, bo w czasie meczu trzeba uważać, żeby się nie spocić. Ale... A jakby ktoś pytał, to my tak w ogóle gramy w meczu na szczycie drugiej ligi bemowskiej. O! Rozgrzewaj się. Już się zmęczyłem. Czym? Rozgrzewką. Trzeba zrobić zdjęcie, albo jak ja jestem tyłem. A jakie dobre było? Kurwa, tak. Nie wiem czemu, ale takie było, że... To proszę robić takie, żebym chudy wyszedł. A pan co taki zadowolony? Gdzie się strzelać? Przed meczem to zadowolony, nie? Jak puści dzisiaj gola, to kratę stawiasz. Kratę czego? Pustą. Dobra, możemy ci pustą. No to powiedz, co nam zrobicie, bo wy zawsze przed meczem tacy wyszczekani jest. Jestem tutaj, jest PR menadżer. Piekuj. Jestem gotowy. Zobacz. Będzie ostro. Wczorajsi specjalnie skończyliśmy piszczeć dopiero o 4 nad ranem. Tak mocnego składu u was to jeszcze nie widziałem. Nie spiliście tak, się. Tak ciężkiego składu, nie? No. Ale ty też grasz? Nie. Uff. Wyglądasz groźnie. Zobaczycie piękną grę najlepszych zawodników. Nawet jakbyście chcieli za mnie przegrać, to nie będzie takie proste. Ale wymiatają. Kurwa, no przecież ja pierdolę. No już bramka w dupala. No. Przeze mnie. Tak, to spieprzyłeś? To ja chyba. Nie mam wytłumaczenia. Przecież my żadnych szans nie mamy z nimi. O kurwa. Co, nie ma? Jak to można było zjebać? On naprawdę to zjebał? Kurwa, przecież miał metę na pusto. Ja pierdzielę. O kurwa. No, druga połowa. Powiedzieli, że teraz na nas siądą. Na czym nam siądziecie? Na kutasie. Byle nie misie. Ja pierdolę. Kto spierdolił? Bramkarz, jak zwykle. Kto by się spodziewał, że my tak słabo będziemy grać? W defensywie? Grałem to pod uwagę. Teraz! Yeah! Jak ty to zrobiłeś? Normalnie przyjąłem z oknem oczy dziura i wszystko. No i przykra sprawa. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja, no. 11-2, no wstyd! Masakracja to pod prysznicem się teraz dzieje. Wstyd! Wygraliśmy 11-2. Z takim mocnym przeciwnikiem. Do tego meczu chyba nie da rady przegrać. Ciężko będzie, naprawdę ciężko. A ja strzeliłem ile dzisiaj? 7. 7 bramek, 7. Kurwa. Dobra, musiałem tego Wilna jechać się wyciszać. Brawo, rzeźnik! No dobra, no po takim meczu to już zdecydowanie trzeba się wyciszyć. Ach, tak, na koniec weekendu jakiś koncerci. A jakby ktoś chciał z nami zagrać w ogóle w takiej lidze, to za 2 czy 3 tygodnie chyba rusza następny sezon i się można zapisywać.
druga liga bemowska jakby co. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.